pisze się coś. Do widzenia. Dobranoc Państwu. Spotkałam się dzisiaj z dwoma bardzo ciekawymi osobami. Grzegorza Turnała nie trzeba nikomu chyba przedstawiać, natomiast Justyna Romaniak zajmuje się promowaniem edukacji alternatywnej w bardzo sprzyjających dla dzieci i młodzieży warunkach, bo wśród przyrody, tak? Łączy ich to, że mieszkają w Konarach, tak? Natomiast coś więcej jeszcze, o czym Wam sami opowiedzą. A na początek przede wszystkim chciałabym, Justyna, żebyś powiedziała, co tworzy, co to za projekt? Tworzy dziką osadę. Leśne przedszkole i szkołę. Jest to dość nowa idea w naszym kraju, natomiast działająca już za granicą. Dzika osada to przede wszystkim kontakt dzieci z naturą, ponieważ w leśnym przedszkolu dzieci będą przebywać niemal wyłącznie na zewnątrz. To, co jest najważniejsze w dzikiej osadzie, to przede wszystkim właśnie kontakt z naturą, natomiast równie ważny będzie szacunek do dziecka. Ja też tutaj mam pytanie do pana Grzegorza, tak? Dlaczego w ogóle ta idea pana zainteresowała? Po pierwsze, o mnie jest trudno powiedzieć, że gdziekolwiek mieszkam, bo ja właściwie cały czas jestem w podróży. Konary to od 20 lat dla mnie taka przystań. Nasze sąsiedztwo okazało się niedawno, że tutaj Justyna z Piotrem się sprowadzili i w jakim sensie pobudziło moje wspomnienia z dzieciństwa, bo ja jestem chłopcem miejskim i kiedy usłyszałem o pomyśle dzikiej osady, przedszkola właśnie takiego na zewnątrz, dowiedziałem się o tym, pomyślałem, bo człowiek myśli wszystkim o sobie. Co by to było, gdybym ja był znowu z powrotem, nie daj Boże, małym chłopcem i poszedł do takiego przedszkola. Czy ja bym chciał tak funkcjonować? I też przypomniałem sobie taki czas, kiedy mając 13 lat spędziłem rok z tatą w Anglii. Tam było raz w tygodniu zawsze wycieczka na tereny zielone. Cały dzień spędzało się właśnie obserwując przyrodę, zbierając jakieś próbki, oswajając się z widokiem, nie wiem, robactwa, próbując rozpoznawać ptaki i tak dalej. I to mi się strasznie podobało. I myślę, że pomysł tej dzikiej osady w gruncie rzeczy sprowadza się do tego, żeby mały człowiek podświadomie zapamiętał to, że żyje na świecie, który nie jest podległy wyłącznie ludzkiej racjonalnej i praktycznej potrzebie. Są rośliny, są zapachy, są takie sprawy, których się nie da kupić po prostu w sklepie czy wyciągnąć z bankomatu. I to mi się podoba. Ja nie wiem, jak oni to rozwiążą, jak to zrobią. To jest zagadka. Tu jest już teren, już widziałem kawałek splantowanego takiego miejsca pod ten gliniany domek. Czy im to wyjdzie? Kibicuję im. Justyna Romaniak, Dzika Osada, Konary. Dziękuję Wam bardzo w takim razie. Dziękujemy. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Yeah.